Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym, jeśli Bóg pozwoli, codziennym aceranku. Czytamy dzisiaj fragment Ewangelii Jana z rozdziału 14, wersety 23 i 24. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go. I do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Niezwykle ważne słowa naszego Zbawiciela. Można powiedzieć, że mamy tutaj przedstawione w prosty sposób, przekonujący i bezdyskusyjny, dwie postawy, które po dziś dzień charakteryzują ludzi, które niestety są również widoczne w kościołach. Najpierw Jezus powiada tak, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie przestrzegać mojego słowa, czyli będzie przestrzegał tego, czego nauczałem. I tego człowieka Ojciec umiłuje i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Jeśli zapytamy przeciętnego człowieka w Kościele, no bo w świecie nie warto pytać, ale jeśli zapytamy przeciętnego człowieka w Kościele, czy miłuje Chrystusa, to zdecydowana większość powie, że tak. No bo cóż mieliby powiedzieć? Ale każda deklaracja, ta werbalna deklaracja, powinna być weryfikowana. Więc wtedy zapytujemy już tak bardziej precyzyjnie. Najpierw siebie, a później innych. Czy przestrzegasz słów Chrystusa? I tutaj byśmy się zdziwili. Ponieważ już mniejsza grupa ludzi, ale ciągle większość powiedziałaby, że oczywiście, że tak. Ale gdybyśmy jeszcze bardziej próbowali dopytać się ludzi tak bardziej precyzyjnie w konkretnych sprawach. Od na przykład gdybyśmy podeszli do brata i siostry, którzy znani są z tego, że plotkują, że obmawiają, że kłamią, czy przestrzegasz słów Chrystusa, z pewnym wahaniem powiedzieliby, że tak. Ale wtedy moglibyśmy zapytać, a powiedz mi, gdzie Chrystus. Naucza, że pozwala swoim dzieciom, uczniom na plotki, na kłamstwa, na obmowy. Nie oskarżaj. Kto ci pozwolił na oskarżanie? A przecież ty nikogo nie oskarżasz. Chcesz tylko się dowiedzieć, czy ten człowiek, który mówi, że on kocha Chrystusa, mówi prawdę. Niestety musimy powiedzieć głośno, jak najgłośniej, wykrzyczeć to że dzisiaj większość tak zwanych wierzących wcale nie miłuje Chrystusa, ponieważ nie przestrzega jego nauczania. I wcale nie chodzi tylko o moralność, wcale nie chodzi tylko o jego naukę moralną, ale chodzi także o jego doktrynę. Na przykład Jezus nauczał bardzo wyraźnie na temat Księgi, różnie nazywanej Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, Genezis, wielokrotnie się na nią powoływał, co oznacza, że uznawał ją za prawdziwą. A w wielu kościołach dzisiaj naucza się ewolucji, co jest absolutnie niezgodne z nauczaniem Jezusa. Czyli albo Jezus kłamał, albo był głupi, niedouczony. No ale z tego wynika, że jeżeli nie godzisz się z nauczaniem Jezusa, tego nie miłujesz. Bo tak powiedział Jezus. To nie jest moja interpretacja, żeby było jasne, ale tak jest zapisane. Ja to przeczytam raz jeszcze, już ubieram okulary i czytam. Jeśli kto mnie miłuje, słowo mojego przestrzegać będzie. Koniec. Kropka. To nie jest zapisane, że niektórych moich nauk będzie przestrzegał, jeśli mi miłuje, że będzie przestrzegał takiego ogólnego przesłania. Nie. Każde jego słowo jest słowem życia. Więc jeżeli nie przestrzegasz tych słów, to nie miłujesz Chrystusa i nie masz w sobie życia. Nie ma dyskusji. Ja wiem, że wielu chciałoby tu podyskutować, ale przepraszam, nie ze mną. Chcecie, dyskutujcie sobie z Panem Bogiem, ponieważ to Pan Bóg powiedział, nie ja. W związku z tym, że ludzie nie przestrzegają tego, co Jezus powiedział, czyli go nie miłują, to w ogóle nie rozumieją, o czym Jezus mówi dalej i nie doświadczają tego. Bo tu jest napisane, że każdy, kto przestrzega jego słowa z miłości oczywiście, do Jezusa, to jest człowiek w sercu którego przebywa Jezus i przebywa Ojciec. Oni w nim mieszkają. To jest coś, co jest w inny sposób zapisane w 1 Korytian 3:16 na przykład czy 6:19, gdzie Mowa jest o tym, że jesteśmy świątyniami ducha świętego. A więc człowiek miłujący Chrystusa, czyli przestrzegający jego słowa, staje się swoistą świątynią. Świątynią, w której mieszka Bóg. Jak budowano świątynię w Starym Przymierzu, to w widzialny sposób spoczywała na tych świątyniach chwała Boża. Tak było w przypadku pierwszej i drugiej świątyni. W przypadku świątyni Heroda już ta chwała w widzialni nie zamieszkała w tej świątyni, aczkolwiek Jezus szanował tę świątynię jako miejsce modlitwy. Ale na ludzi nic takiego nie przychodzi w widoczny sposób. Nieprawda, nieprawda. Ponieważ posłużę się świadectwem, jakiś czas temu jedna z moich młodszych sióstr w Chrystusie która od wielu lat jest zboże, narodziła się na nowo i w ciągu miesiąca nastąpiły w niej no, niesamowite zmiany. Które są widoczne gołym okiem? O tym mówię. Kiedy Duch Święty, kiedy Ojciec i Syn zamieszkują w człowieku, to wtedy są widoczne zmiany na zewnątrz. Człowiek, który rodzi się na nowo, autentycznie się zmienia. Ba, to jest zamierzone przez Chrystusa, ponieważ to On powiedział, że taki człowiek jest świątynią, jest światłością i solą, a zarówno światłość, jak i sól są zauważalne poprzez nasze zmysły dla wszystkich ludzi. Tutaj niestety kolejne świadectwo. Akurat dzisiaj prowadziłem rozmowę z pewną osobą, która powiedziała mi, że jej mąż stwierdził, że on nie widzi różnicy pomiędzy życiem ludzi wierzących i niewierzących. A ja jej odpowiedziałem, że boję się, że on chyba ma rację. Potwierdziła to. Jak to jest możliwe, żeby w człowieku, który narodził się na nowo, w którym mieszkają ojciec i syn, który pełni z Ducha Świętego, nie nastąpiły żadne zmiany. To jest niemożliwe. Ktoś, kto twierdzi, że nawrócił się, ale jego życie się nie zmieniło, kłamie. Zwyczajnie kłamie. Dodam, iż jest taka możliwość, że ten człowiek po prostu został oszukany nauczaniem. I on może naprawdę wierzyć w to, że jest wierzący ale nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jest wiele tekstów, na które należałoby się powołać, żeby mu to uświadomić, ale ten jeden pokazuje bardzo wyraźnie przyczyny i skutki. Przyczyna, dla której następują zmiany. Wierzysz w słowa Jezusa Chrystusa. Skutek, Ojciec i Syn zamieszkują w Tobie, co oznacza zmiany głębokie, widoczne na zewnątrz. Jest druga grupa ludzi, Jezus o nich mówi, kto mnie nie miłuje, ten też nie przestrzega moich słów. Jeśli nie przestrzegasz słów Jezusa, nie wierzysz w to, co Jezus powiedział, nie szanujesz słów Jezusa, to możesz oczywiście składać werbalne deklaracje, że tak, jesteś wierzący, ale nie masz nic wspólnego z Chrystusem. Powołam się na słowa Jezusa, który sam powiedział, że przyjdzie taki czas, kiedy przyjdą do Niego pewni ludzie, będą się powoływali na pewne działania. Wyrzucali demony, głosili słowo, uwalniali, uzdrawiali. A Jezus powie, no w porządku, no ja nie przeczę, że tak było. Ja nie przeczę, że to wszystko się działo. Ale mamy mały problem. Ja was nie znam. Ja nie wiem, kim wy jesteście. A wiecie dlaczego Jezus ich nie znał? Dlatego, że w nich nie zamieszkiwał. Jezus zna każdego, w którym mieszka, tak jak każdy zna swój dom. Jak jest w obcym domu, to natychmiast to zauważa. Ale kiedy jest w swoim domu, natychmiast to rozpoznaje. Jeśli Jezus w tobie zamieszkuje, to rozpoznajecie. On tamtym ludziom mówi, ale ja was nie znam, co oznacza, że on w nich nie mieszkał. A co oznacza, że ci ludzie go nie kochali, ponieważ nie szanowali, jego słowa, nie wykonywali Jego słowa. Mógłbym w tym miejscu tradycyjnie uderzyć w wysokie C i przypomnieć kilka ważnych zaleceń Słowa Bożego, które zostały złamane prawie przez wszystkie kościoły ewangelikalne. No ale po cóż o tym dzisiaj mówić? Wystarczy powiedzieć o tych codziennych sprawach. Kłamstwo, plotka, oszustwo. Manipulowanie ludźmi, pornografia, pijaństwo to są te rzeczy, które wielu tak zwanych wierzących praktykuje. Czy Jezus na którąkolwiek z tych rzeczy zezwolił? Nie. On bardzo zdecydowanie się wypowiedział przeciwko każdej z tych rzeczy. I ja wiem co usłyszę, no ale to się tak nie da. My wierzymy, ale nie potrafimy sobie poradzić. Są ludzie, którzy szczerze wypowiadają te słowa i odpowiedź znajdujemy w Biblii. Musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Wielu ludzi zostało oszukanych, bo powiedziano im, że jeżeli wyznają swoje grzechy, odwrócą się od nich, dadzą się ochrzcić, to już wszystko jest załatwione. Wielu ludzi, którzy to uczynili, uwaga, wielu ludzi, którzy to uczynili, nawet nie są zbawieni. No, ja wiem, że teraz się wojna rozpocznie, ale pozwolę sobie zacytować historię, którą znają wszyscy z dzieł apostolskich. Już ją otwieram. To jest ósmy rozdział dzieł apostolskich. Od dziewiątego wersetu czytamy o pewnym Szymonie, czarnoksiężniku, który dał się ochrzcić, to jest trzynasty werset, bo uwierzył. Później Ci, którzy wcześniej się ochrzcili, otrzymywali Ducha Świętego. A co stało się z Szymonem? Ten przyniósł kasę i mówi dajcie mnie tego ducha, aby jeśli na kogoś włożę ręce, to otrzymał Ducha Świętego. Co mu Piotr powiedział w 21 werset? Co się tyczy tej sprawy? To nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec. Boga. Przyto odwróć się o od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twojego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Jak to? Człowiek, który uwierzył po chście? Tak, jest cała masa ludzi, którzy po chście są, tak jak tu jest napisane, pełni gorzkiej żółci i w więzach nieprawości, bo nie narodzili się na nowo. A dopiero, kiedy narodzisz się na nowo, kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, to w Tobie zamieszkuje Chrystus. A zaczyna się od drobnej rzeczy. A nie, nie, nie mogę tak wierzyć w wszystko, co Jezus powiedział. To było dwa tysiące lat temu, przecież czasy się zmieniły. No tak, no to znajdź sobie inne miejsce niż Kościół, a na pewno inne miejsce niż Hawłę ponieważ my wierzymy, że obowiązuje nas wszystko to, czego Jezus Chrystus nauczał i nie ma od tego odwrotu. Amen.